Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. A przed nami jedenastka gospodarzy. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Jacku, ta ekipa lubi przycisnąć rywala już na jego połowie. I takiej gry wysokim pressingiem spodziewałbym się także dziś. Na pewno będzie to wymagało zaangażowania i koncentracji od początku do końca. Ale jeśli nie odpuszczą, o gole powinno im być stosunkowo łatwo. Ważne natomiast, żeby dokładnie kryli rywali, bo z tak agresywną grą każdy błąd będzie kosztowny. No to zaczęło się. Polacy wciąż w ataku, sędzia zastosował korzyść. Zieliński. Kędziora. Czy Milik uniesie dzisiaj ciężar oczekiwań i nadziei zwolenników jego drużyny? Jest zdolny do wielkich rzeczy, to pewne. Spójrz, to może być bramka. Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem! Ale opłaciło się! Palce lizać! To była cierpliwie realizowana akcja. Wymieniali podania, wymierzone, nic na siłę. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Prowadzą zatem 1-0. Szołek. Piotr Zieliński zawiązuje akcję swojej drużyny. Zaraz może być groźnie. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Doskok przeciwnej drużyny. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. I strata. Fatalne zagranie. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Uderzenie, proszę Państwa! Ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. Próba z dystansu, lecz tym razem nie ma zagrożenia.
Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. Uderza na bramkę! Próbował strzału z pierwszej piłki, to była chyba dobra decyzja, ale koniec końców zbyt mała precyzja, nie zagroził bramce. Zgodzę się, Tomku, że próbować warto, ale teraz coś zawiodła go koordynacja. Strzały z woleja nie są łatwe. Cóż, może innym razem. I teraz piłka do Arka Milika. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Tym razem szybkie rozegranie. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Jest! Tak! Piłka w siatce! To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. No to mamy 2-0. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Ryzykownie, ale skutecznie. Kędziora. Nierozważne zagranie. Strata. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. Ale cóż z tego, skoro przecież to oni prowadzą. Inne rzeczy mają naprawdę mniejsze znaczenie. W końcu ważny jest cel główny, zwycięstwo na zakończenie spotkania, a nie jakieś bicie rekordów w statystykach meczowych. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. I jest rzut rożny dla Polaków. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Piłka w siatce! Ależ są w formie, mają teraz już 3 bramki przewagi. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Przedniej urody, górna piłka. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko 1 minuta. Frankowski. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Zieliński. Mateusz Wieteska. Wieteska.
Tomasz Kędziora. Kędziora. Piotr Zieliński. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. I strata. Fatalne zagranie. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. Zablokowany ten strzał. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Ładnie, za plecy obrońców. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Aut dla biało-czerwonych. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Jest okazja na dośrodkowanie. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Schodzi teraz do środka. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Tomasz Kędziora. Do Tomasza Kędziory. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Obrońca go teraz odpuścił. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Zagranie na klepę, krótko. I próba strzału. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Powiększają przewagę. 5-0. Jeteska. Wojciech Szczęsny. Frankowski. Adam Buksa.
Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Świetna interwencja wyszła z tego wślizgu. Do tego odebrana piłka. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Szczęsny! Nie ma bramki. Znakomicie. Z Rożnego w okolice jedenastki. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Buksa. Doskonała piłka za plecy obrońców. Czołek dopadł do piłki. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Adam Buksa. Piotr Zieliński. Wieteska. Tomasz Kędziora. Mateusz Wieteska. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Wyróżniając się dziś na boisku imponującą formą, z pewnością zyskuje sobie przychylność sztabu szkoleniowego i fanów. Dlatego ten mecz może zaliczyć do udanych.